i prawo obrotu prawa przodem. Ręka! Mariusz, ręka! Ręka na biodrze, tak? Także nie mam trochę kwiataczy w tym roku. Ręka! Dziękuję, teraz nastąpi zmiana w kolejności ustawienia. I postawa przodem. Kamienna rzeźba 2013 to kulturystyka mężczyzn i fitness sylwetkowe kobiet. W sobotę 31 sierpnia w Strzegomskim Centrum Kultury odbyły się eliminacje do Arnold Classic Europe, których inicjatorem jest nie kto inny jak sam Arnold Schwarzenegger, a także eliminacje do Mistrzostw Świata Kobiet. Podczas zawodów oceniany był wygląd zawodników, jakość umięśnienia, symetria i proporcje poszczególnych partii mięśni. Prezentacja odbywa się według określonego schematu pozowania. W Strzegomskim Centrum Kultury można było podziwiać zawodników z całej Polski. Nie jest łatwo zorganizować coś takiego w takich mało, można powiedzieć, mało popularnej dyscypliny, bo ciężko skłonić sponsorów, bo przede wszystkim dzięki nim tutaj jesteśmy. Ale udaje nam się to już nie pierwszy raz z rzędu. Mam nadzieję, że goszcząc tutaj będziemy mieli okazję jeszcze niejednokrotnie i jeszcze przez kolejne lata gościć tutaj ludzi, tak jak widzieliśmy dzisiaj, sportowców z całego kraju. Także fajnie, że taka mała miejscowość, jaką jest Strzegom, gości takich zacnych gości i możemy, i mogą oni tutaj pokazać swoje naprawdę przez lata ćwiczone umiejętności i te spore jednak mięśnie, trzeba przyznać. Była i ekipa z Bydgoszczy, i z Warszawy, i z Lublina, no też ze Strzegomy mieliśmy swoich przedstawicieli, co cieszy niewątpliwie, bo pewnie gdyby nie to, że pan Marek to zaczął i te zawody się odbywają w Strzegomy, to pewnie tych przedstawicieli byśmy nie mieli, ale dzięki temu mówię, taki mały kamyczek, że po prostu można i w takiej małej miejscowości coś zorganizować i mieć z tego radość przede wszystkim. Arnold Classic cieszą się wysoką renomą ze względu na udział czołowych zawodników, których przyciągają wysokie nagrody. Uważane są za najważniejsze zawody w świecie profesjonalnej kulturystyki zaraz po Mistrzostwach Świata Zawodowców. Ogólnie ja już trenuję bardzo długo, 20 lat, także jest to sport, można powiedzieć, na całe życie. Wiadomo, że przygotowując się do zawodów, ktoś musi sobie tam wytyczyć parę tygodni takiej mocniejszej diety. Ja natomiast jestem tutaj, można powiedzieć, tak bardziej z biegu, dopiero tydzień wcześniej podjąłem decyzję, że wystartuję. Tak po prostu bardziej dla zabawy, bo dawno nie startowałem. No i udało mi się, bardzo fajnie, także dużo zabawy, fajna atmosfera, fajna publiczność, także bardzo dopisała. Fajny występ, fajny start. Mój ojciec trenował podnoszenie ciężarów i on gdzieś tam, myślę, że zaszczepił mi jakieś tam zainteresowanie treningiem siłowym. No i wiadomo, spróbowałem, spodobało mi się to, jak zaczyna zmieniać się ciało, jak zaczynają się pojawiać jakieś mięśnie. No i tak potem leciały latka, jeden rok za drugim. No i tak minęło 20 lat i dalej trenuję. Myślę, że dla kogoś, kto dopiero zaczyna, to pewnie jest ciężko, ale potem to myślę, że jest to taki po prostu droga takich pewnych wyborów. Pewnych rzeczy się nie robi, pewnych rzeczy się robi. Wiadomo, na przykład trzeba unikać jakiegoś niezdrowego jedzenia, fast foodów, słodyczy, bo wiadomo, że dieta tak naprawdę w kulturystyce jest najważniejsza. Trening to, można powiedzieć, jest tak naprawdę przyjemnością dla każdego zawodnika. Nas to bawi, nas to kręci. Natomiast wiadomo, że najcięższa jest dieta, także jeżeli już mówimy o jakichkolwiek wyrzeczeniach, to raczej związanych właśnie z jedzeniem niż z samym treningiem. Mówię, trening jest naprawdę przyjemnością, lubię to robić i jak najbardziej każdy zawodnik lubi. Ja ogólnie trenuję 4-5 razy w tygodniu. Mi to wystarcza. Są tacy, co trenują trochę mniej, są tacy, co trenują trochę więcej. Także tak to wygląda u mnie. Eliminacje do Mistrzostw Świata Kobiet, które odbędą się na Ukrainie, wygrała Joanna Ucińska z klubu sportowego Violetta Bydgoszcz. Ja trenuję już 12 lat, a wyczynowo kilka lat. Kilka lat startów. To są głównie ćwiczenia siłowe i zależy się od tego, w jakim jestem okresie przygotowawczym, trening. To są od 3 do nawet 5 razy w tygodniu. Plus jeszcze ćwiczenia aerobowe przed samymi zawodami, żeby pozbyć się tkanki tłuszczowej. Dieta jest bardzo restrykcyjna, jest niskokaloryczna, niskowęglowodanowa. W moim przypadku prawie w ogóle tłuszczu nie spożywam wtedy. To jest dieta dopasowana do mojego organizmu. Zawsze lubiłam sport.
myślę, że zawsze zaczyna się dlatego, że się chce lepiej wyglądać. Taki sport zaczyna się uprawiać. A potem się troszkę wciągnęłam. Ktoś tam mi zasugerował, że mogłabym wystartować w zawodach. I tak się zaczęło. Rozwojem kulturystyki w Polsce kieruje Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego. No dzisiejsze eliminacje miały jakby zróżnicowany przebieg, prawda? Do tych zawodów podstawowych, do których one były przeznaczone, czyli Mistrzostwa Świata Kobiet w Kijowie za 2 tygodnie, no widzieliśmy dużą grupę zawodniczek i kilku zawodników w tych konkurencjach męskich i myślę, że będzie ciekawa reprezentacja, która tam powalczy w Kijowie o jakieś dobre miejsca. No panowie, w sensie męska sylwetka, no to bardzo wysoki poziom. Myślę, że oni mają szansę na pewno też walczyć o medale. No a nasz jedyny reprezentant fitness mężczyzn, no już medal Mistrzostw Europy ma, więc być może też, chociaż tam jest konkurencja ogromna. Mieliśmy tutaj, jak mówiłem, no kulturyści mają swoje główne imprezy nieco dalej, za 2 miesiące, więc oni tutaj no nie wyglądają jakiejś na maksymalnej formie jeszcze szczytowej, bo będą mieli właśnie na Pucharze Polski czy potem na Mistrzostwach Świata. Natomiast zaprezentowali się bardzo korzystnie. Trener mógł ocenić na tym etapie przygotowań, czy forma jest odpowiednia i myślę, że jest odpowiednia, także że dalej liczymy na sukcesy. No. Celem imprezy była popularyzacja kulturystyki i fitness jako jednych z form aktywności fizycznej, a także złamanie stereotypów kulturystyki kojarzącej się z zażywaniem sterydów. Jest to, jak widzieliśmy dzisiaj, fajna zabawa, rodzinna atmosfera. Jest to przede wszystkim w naszym przypadku spełnienie pasji naszego prezesa, pana Marka Radwańskiego, który po prostu bardzo często, bardzo długo w swoim życiu uprawiał sporty siłowe i jest to taka jego żyłka i dlatego głównie dzięki niemu jesteśmy tutaj, mogliśmy się spotkać i uważam, że bardzo fajnie to wyszło. Do wczoraj byliśmy bardzo zdenerwowani, czy tam uda nam się to wszystko pozapinać na ostatni guzik, ale mam nadzieję, że wszyscy są bardzo zadowoleni i mam nadzieję, że spotkamy się w takim albo jeszcze większym gronie w przyszłym roku. Cały czas się to rozwija i myślę, że przyszłość jest ciekawa, bo ludzie jako społeczeństwo no coraz bardziej dociera do ludzi, że to jest po prostu zdrowy tryb życia, bo my na scenie widzimy tylko, prawda, wyczynowców, czy ten sam szczyt sportu. Natomiast te masy ćwiczące w klubach fitness, centrach kulturystycznych, no to ćwiczą dla zdrowia i ładnej sylwetki i to jest bardzo dobre na ten XXI wiek. Jestem bardzo mile zaskoczony. Są to już 3 zawody u państwa w Szczegomiu robione. Są coraz lepsze, bardzo precyzyjnie, można powiedzieć perfekcyjnie przygotowane przez pana Rydwańskiego i jego team, jego zespół. W tym nowym obiekcie odnowionym, prawda, robiącym duże wrażenie. Mieliśmy pełną widownię, zarówno na parterze, jak i na balkonie. Także mieliśmy wsparcie władz lokalnych, prawda, byli tu i z Urzędu Miasta, i od burmistrza, i z Rady Miejskiej. Także bardzo się to ładnie rozwija i jesteśmy szczęśliwi, że mamy tutaj takie gniazdo, w którym możemy sobie te zawody przeprowadzić.